Polakiem jakiś chodzi, nie? Tutaj nie ma właśnie walki. No, jest ok. Podobacie? No, ja mam najważniejsze, żeby tobie się podobałeś. Człowiek był zadowolony. Dobra. Wszystko si. Paula Klimek dla IndieCage.pl. No a jak jestem w rodzinnych progach, to nie mogę nie odwiedzić Beta Gym. Wcale już nie nowej, bo już trochę czasu minęło, w siedzibie na ulicy Cukrowej. I tutaj jesteśmy z Maćkiem Różańskim, który już niedługo występuje na czwartej odsłonie gali z edycji EFM. Witam cię, Maciek. Witam wszystkich i ciebie też. Jasne. I teraz tak, Maciek, zacznijmy od, bo trochę dawno się nie widzieliśmy, ostatnio na, tak jak już mówiłam wcześniej, za kamerą na Babilonie. I od tego czasu, od tej twojej walki z Rafałem Haratykiem, trochę się zamieniliście jakby rolami, bo ty z ACA tam sobie uciekłeś, on teraz tam zasilił te szeregi. Czy śledzisz tę jego karierę i jak tam od tamtej porażki tak naprawdę? Co tam się dzieje u ciebie? Znaczy, jeśli chodzi o karierę Rafała, no to tak powiem, choćbym nie chciał śledzić, to ona sama, że tak powiem, mocno się wysuwa naprzód, bo dobrze mu idzie. Także fajnie, no cieszę się. Wiesz, pozorom ja z Rafałem nigdy złej krwi nie miałem, można powiedzieć, że klubowy kolega, także życzę mu wszystkiego dobrego, żeby zdobył ten pas ACE, bo myślę, że ma jak największe warunki ku temu. A u mnie, ja miałem przerwę spodowanej tam kontuzjami i tam innymi sprawami. Tak powiem, ostatnią walkę wziąłem trochę z krótkim wyprzedzeniem, ale fajnie to wyszło. Także tutaj z Norbertem żeśmy teraz podjęli taką dłuższą współpracę, także raczej zostaję tutaj na dłużej. Jak to się potoczy, zobaczymy. No, na razie jestem w formie, także myślę, że będzie wszystko w porządku. Na razie toczy się dobrze, bo swoją poprzednią walkę tutaj w EFM wygrałeś, za co gratuluję oczywiście. I powiedz mi, jak w ogóle do tej walki wychodziłeś, jak nastawienie, jak przygotowanie, bo jednak ta przerwa była troszeczkę dłuższa. I z takiej, no powiedzmy, niektórzy nie wierzą w tę rdzę taką między od występów, ale jednak taką przerwę trzeba jakoś, trzeba się inaczej za to zabrać, niż kiedy jest się w takim sztosie. I jak to wyglądało u ciebie? Wiesz, ja, jeśli chodzi o przerwę, mam dosyć duże doświadczenie, bo miałem, teraz ta przerwa była z półtorej roku, a jeszcze w swojej, to tak powiem, można powiedzieć karierze, to miałem wcześniej 2 lata przerwy, dwa razy nawet, także to nie jest dla mnie nowość. Kurczę, ja się czułem dobrze, no, taki świeży się czułem i niewypalony tym wszystkim. Ogólnie nie miałem żadnych problemów z tą przerwą, mówię, bo już się takie przerwy doświadczyłem wcześniej, także też wiem, jak to jest. Czy to była zaringowa, no to zobaczymy na następnej walce, czy jak będzie dużo lepiej, no to znaczy się, że była zaringowa. Jak będzie tak samo, no to powiedzmy, że rdzy nie było żadnej i było tak jak zawsze po prostu, nie? Jasne, jasne. No i jakby dowód tego był pokazany podczas występu, bo wygrałeś, udało ci się. No i teraz przejdźmy do twojego pojedynku, który już we wtorek. I zmiana rywala. Zmiana rywala. I jak to na ciebie wpływa, bo jednak kiedy się przygotowuje, człowiek ma jakąś strategię ustaloną i tak dalej, i tak dalej. No na pewno jakiś to wpływ na twoje samopoczucie, czy na twoją formę jakoś ma. Jaka w ogóle była reakcja? Znaczy się, czy znasz powód może, tak? Takie czasy są, że tak naprawdę, kurczę, z dnia na dzień człowiek tak nie jest 100% pewny, czy to się wszystko odbędzie i czy rywal będzie i tak naprawdę nawet nie wiadomo, czy ja, bo też w każdym momencie może być, dopaść mnie, tak powiem, plusowy wynik i niestety. Także nie było to jakieś duże zaskoczenie, bo po prostu takie mamy czasy, taki mamy klimat. Ogólnie mówię, no nie było takie zaskoczeniem. Cieszę się tylko, że tak jakby jak powiedzieli mi, że mój przeciwnik nie przyjedzie, to od razu powiedzieli mi, że przyjedzie następny. Także nie miałem tego, że czas szukamy, tylko że takie od razu dali mi zastępstwo. Także od razu nie miałem, że tak powiem, takiego rozleniwienia, tylko od razu cały czas w tym takim nakręceniu byłem. No, co mogę powiedzieć? No rywal, zmiana dosyć jest konkretna, bo tamten był doświadczony. Miał bardzo dużo walki i był, tak powiem, starszy, a ten jest mało doświadczony, jest młodszy, ale za to wydaje mi się ambitniejszy będzie, także no, wychodzę do walki tak jak tu, tak i teraz, także się dużo nic nie zmienia. Cieszę się, że mogę zawalczyć.
dalej ciągnąć tą swoją przygodę, bo już też, szczerze mówiąc, był taki moment, że już myślałem, żeby całkiem to odpuścić, ale jakoś to znów wróciło do mnie jak bumerang samo, także cieszę się, że dalej tu jestem, mogę się w to bawić i cieszyć się tym. Nie? To zanim jeszcze dalej zapytam o Mantasa Żakauskasa, czyli twojego obecnego rywala, to chciałabym zapytać o to, skąd takie myśli, żeby w ogóle zakończyć tę karierę i co się na to złożyło. I na całe szczęście cieszymy się, że jednak nie. Wiesz co, myśli przede wszystkim, kurczę, kontuzje. No już to była już kolejna z któryś z kontuzji. Tak naprawdę jak ktoś tego nie przeżyje, to nie wie jak to jest. To tak, dostajesz kontuzję, to już nie wspomnę o tym bólu, ale po prostu forma schodzi tak jakby do zera. Fizyczna, wizualna, ogólna, potem wszystko budować od nowa, wiesz, dalej się wdrażać te treningi, dalej to wszystko trzeba budować od zera praktycznie, pomimo dalej jest, dalej tak jakby jak budujesz, to już też pozorom twoje ciało może mniej dać z siebie, nie? Bo jesteś już ograniczony pewnymi ruchami, niestety, tak to już wygląda. No i już po kolejnej stwierdziłem, że już tym bardziej, że niby to było nie była poważna kontuzja, a naprawdę długo do niej dochodziłem, nie wiem czemu tak wyszło. Żaden lekarz nie potrafi mi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, ale no ja długo pochodziłem po niby małym urazie i stwierdziłem, że może już nie chce mi się, ale jak mówię, dostałem dobrą ofertę tutaj od FM i wróciłem i dalej się tym bawię i póki jestem zdrowy, no to będę działał cały czas, później zobaczymy, no nie mówię nie, jak będę miał kontuzję, tak to się zdarza, no to wszystko zależy od kalibru i od tego, jak to się wszystko ułoży i jakie propozycje będą dalej. Także cały czas jestem w grze. Można powiedzieć, że jedną nogą byłem już na sportowym emeryturze, no ale wyszedłem tą nogą i jestem teraz cały czas dalej w sporcie. Jasne, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. No to teraz wróćmy do tego Mantasa Żakauskasa. Tak jak powiedziałeś, młody, z mniejszym doświadczeniem niż twoje. I jakby sugerujesz, że może mieć większy apetyt na tę wygraną, co wcale nie oznacza, że będziesz miał łatwo. No i czy w jaki sposób śledziłeś go? Czy masz jakieś po prostu taką strategię, że oglądasz walki, sprawdzałeś, jak on się porusza i tak dalej, i tak dalej? Czy masz jakąś taką swoją taktykę ogólną, powiedzmy holistyczną, która powinna podpasować? Czy wgłębiasz się w przeciwnika twojego z Litwy? No jasne, że się wgłębiam. Myślę, że w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, gdzie mamy dostęp do praktycznie wszystkich walk i tak dalej, nie robiąc tego, po prostu, że tak powiem, nie wykorzystujemy potencjału tego, co nam daje technologia, to by było błędem po prostu, nie? No ja rozumiem, że kiedyś było inaczej i nie było takich możliwości i po prostu szło i się walczyło, ale dzisiaj to, no wydaje mi się, że nie korzystać z tego byłoby po prostu głupotą, nie? Powiem wprost. No pewnie, że tam patrzyłem, jak się porusza, jak mniej więcej wyprowadza ciosy i w jakich pasuje technikach, tak żeby samemu podstawić swoje techniki pod to. Także no jest tak jak mówisz, jakiś holistyczny na to game plan i zobaczymy, jak to się sprawdzi. No ale powiem ci, że znaczy ja nie jestem zaskoczona twoją odpowiedzią, bo ja też uważam, że w dobie internetu warto jest, żeby to wszystko oglądać, no bo masz podane na tacy tak naprawdę to, nad czym możesz pracować, ten cały materiał, ale do dzisiaj, tak jak rozmawiam z zawodnikami, są tacy, którzy w ogóle tego nie kultywują, nie? I na przykład i tacy zawodnicy, którzy naprawdę są gdzieś tam wysoko, na przykład często jak rozmawiam z twoim klubowym kolegą Chińczykiem, to taki, nie oglądałem, nie, no dobra, coś tam czytałem, ale kompletnie reprezentuje taką inną szkołę, inny pogląd i jak widać w jego przypadku jest to skuteczne, dlatego to nie jest wcale taki pewnik, więc dlatego stwierdziłam, że o to zapytam. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo ty masz doświadczenie występu na dużych galach, na galach transmitowanych, ACA czy tam wcześniej właśnie ACB, Babylon i tak dalej. No a ta EFM dopiero tak jakby sobie toruje tę drogę, tak? No teraz będzie ta transmisja ze względów wiadomych w pay-per-view. Natomiast jaki masz w ogóle stosunek do tego, że... Jaki wpływ mają na ciebie gale duże, transmitowane, takie już bardziej komercyjne, a te małe? Czy to dla ciebie robi jakąś różnicę? Jeżeli jak, to jaką? Kurczę, wiesz, jeśli chodzi o samą walkę, to praktycznie nie robi żadną, no bo walka, czy ja walczę na małej gali, czy na dużej, nie robi różnicy. No koncentruję się na przeciwniku, wchodzę, koncentruję się na walce w klatce. Jeśli chodzi tak poza sportowo, no to pewnie na dużych galach no, jest większa rozpoznawalność, większe korzyści, chociaż uważam, że FM wcale tak nie raczkuje, no bo ta gala rzeczywiście jest taka mniejsza trochę ze względu na te wszystkie sytuacje, które wynikły, ale ta poprzednia uważam, że była całkiem na bogato, nie? No bo byliśmy
naprawdę solidnych zawodników, znanych, promujących, i tym bardziej, że się wstrzeliła w taki moment, że tam akurat chyba nie było innych gali za bardzo i ruszyła mocno z kopyta. Także nie powiedziałbym, że to jest mniejsza. No jest po prostu studyjna, jest młoda, a jest studyjna, bo takie są warunki. No jakby się dało zrobić z publiką, pewnie byłaby z publiką i myślę, że taką netto arenę zapełniłaby spokojnie, nie? No tutaj, to w takim razie tutaj apel do organizatorów Netto Arena, jak się już uspokoją warunki, to czekamy na rozwój sytuacji. Masz rację, no mniejszą nie można ją nazwać, ale na pewno jeszcze świeżą, tak? Bo dopiero będzie czwarta odsłona. Słuchaj, na karcie oprócz ciebie berserkerów w brud, tak? Mamy Katajewa i też nie tylko szczecińskich, prawda? Bo jest Chrobak i tak dalej, i tak dalej. Które z pojedynków, jeżeli znasz kartę, elektryzuje cię najbardziej lub interesuje? Kurczę, no na pewno walka druga o pas, 6-1, no bo to są walka o pas, także dwóch zawodników z tego, co się dzieje, niepokonanych, czyli mocno ambitnych, także żaden nie odda skóry łatwo. Kamila na pewno, Ruszaka, bo to mój klubowy kolega i zawsze też walczy do końca, też wraca po długiej przerwie, podobnie do mnie, także trzymam za niego mocno kciuki, bo wiem, jakie to ciężkie jest wracać po kontuzjach. Kolegi też z Achmeda, mimo chłopak młody, ciężko trenuje, też nie ma lekko, bo tak kurczę, z tymi walkami wcale nie było, nie jest tak łatwo wbrew pozorom, także też mu kibicuję, żeby to ruszyło ładnie. Ogólnie patrząc z zestawienia, to no tak mówię, w porównaniu do poprzedniej gali marketingowej jest trochę słabiej, ale myślę, że poziom sportowy będzie równie wysoki i na pewno raczej patrząc na te nazwiska, to tacy ambitni kolesie, także walki będą raczej zacięte, nie? Jasne, jak najbardziej. Także mamy póki co 9 walk, nie zapeszamy, żeby nic tam nie wypadło, bo jeszcze troszeczkę czasu do gali jest we wtorek, a tak jak powiedziałeś, z dnia na dzień wszystko się zmienia. Jeszcze jakieś treningi ostatnie przed tobą, przed tym wtorkiem? Tak naprawdę jeszcze jeden trening zamierzam zrobić, żeby się wypocić na zasadzie takiej, żeby trochę kilogramów zgubić. Niewiele, ale jeszcze tam zawsze coś inaczej. Im więcej teraz zgubię kilogramów, tym na więcej będę mógł sobie pozwolić jutro i pojutrze, czyli tam jakiś, nie wiem, soczek albo coś smacznego, a jak tego nie zrobię, to będę po prostu o suchej wodzie i powietrzu, nie? Także wolę sobie trochę się tutaj dzisiaj wypocić i po prostu już czekać na wagę, potem znak sygnał od sędziego i jazda. A z biegiem czasu jak ta ścinka wygląda tym razem, bo wiadomo, że lata lecą, więc ten metabolizm delikatnie spowalnia, czy raczej jesteś zadowolony, jest dobrze? Nie, no przede wszystkim skoczyłem do kategorii wyżej, nie? To już jest łatwiej, bo teraz z doświadczenia wiem, że jednak mimo tego, że ważyłem wcześniej na przykład 95 kg i zbijałem do 8,4, gdzie kilogramów jest tak 11, tak? To gorzej jest zbijać, niż tak jak teraz bym zbijał ze 107 do 93, pomimo że kilogramów jest więcej. Po prostu w tych, jak są większe mięśnie, to ta woda siedzi w mięśniach i jakoś to łatwiej schodzi, a jak jest tych mniej mięśni, to jednak trzeba wypłukiwać wodę z narządów, co bardziej wykańcza, nie? Także szczerze mówiąc, no i nie powiem, że jest to lekkie, no bo dalej trzeba trzymać michę sztywno. Te ostatnie dni to tak naprawdę woda i tam suche jakieś brokuły i mięso, także ten ostatni tydzień jest ciężki, dla każdego byłby ciężki, ale no i tak wiem, że tak jest, po prostu nie robię tego pierwszy raz, także biorę to na klatę i tyle, no byle do poniedziałku, potem to już wiadomo, siesta, same przyjemności. Tak, a potem będzie już wszystko w porządeczku. No i po zwycięstwie to w ogóle będzie świętowanie, to już nawet sobie nie wyobrażam, jakie tam smakołyki wjadą. Kto w narożniku? W narożniku, no na pewno Michał Materla, lubię go mieć w narożniku, jest doświadczonym zawodnikiem, jest prawie, że na moich wszystkich walkach, to sumie chyba na dwóch moich walkach nie był, bo po prostu nie mógł być, także znam je od podszewki, praktycznie od początku mnie. Piotr Bagiński też prawdopodobnie będzie, to tak jakby mój pierwszy trener, można powiedzieć, że nauczył mnie prawie wszystkiego, także też cieszę się, że cały czas jesteśmy razem i też ma ogromne doświadczenie jako narożnik i trener. No i to wszystko, jak tam prawdopodobnie będę mógł mieć dwóch w narożniku, także będą oni. Jeszcze takim tam wezmę jednego kumpla do rozgrzewki, bo tam po prostu też razem trenujemy i się znamy. No, ale to w narożniku pewnie nie będzie, bo tylko jest limit dwóch przez to, że wiadomo, nie może być więcej, także to jest cała ekipa.
Dobrze, Maciek, w takim razie bardzo ci dziękuję, życzę powodzenia w wypacaniu się i w ogóle w doprowadzaniu tego wszystkiego do końca. My się oczywiście widzimy w poniedziałek na Wadze oraz we wtorek na samym evencie, także też tam będę. A was serdecznie wszystkich zapraszam do zakupu pay-per-view. Jest to 14 zł, aby móc cieszyć się razem z nami tak transmisją czwartej odsłony EFM, która będzie tutaj w Szczecinie, no ale wiadomo, z wiadomych względów was zapraszam przed monitory i teraz ty zaproś wszystkich tych, którym tobie zależy. Wiesz co, dobrze to wszystko zaprosiłaś i powiedziałaś, że ja nic dodać, nic ująć. No, cena jest bardzo atrakcyjna, także żal nie kupić, nawet jakby to miało być, nie wiem, jakby nawet się nie interesował ktoś sportami walki, to uwierzcie mi, że to was przyciągnie. Nie będziecie żałować tych wydanych pieniędzy, także zapraszam bardzo na właśnie przed telewizory i monitory. Do zobaczenia i tyle. Po prostu, no dodam tak, żal nie być, no ale nie możemy być, dlatego jak macie wydać 14 zł na kebaba, a możecie obejrzeć całą galę profesjonalnych sportów walki, no to wyboru raczej dużego nie ma, nad czym się zastanawiać. Maciek, dziękuję ci bardzo i widzimy się w poniedziałek. Dobra, fajnie, cześć. Dzięki.